Pawilonie Polski zrobiło się wyjątkowo smacznie. A to wszystko za sprawą wystawy Stół Polski La Tavola Polacca oraz konferencji pod tajemniczym tytułem Food Design. Zorganizowano je w ramach Tygodni Promocji Polskiego Designu. Wystawa przygotowana przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego to 33 najlepsze produkty polskiego wzornictwa związanego z kulturą stołu i jedzenia. Pokazano zarówno tradycyjne polskie marki z branży, jak i projekty młodych i ambitnych artystów. Na przedmioty ustawione na dużym stole w Pawilonie Polski został nałożony mapping z ruchami dłoni, filmowa animacja poruszająca talerze, szklanki i sztućce. Ze statycznych kompozycji powstał tym samym żywy teatr ruchu. Kolejną atrakcją polskiego wzornictwa była konferencja Food Design, czyli no właśnie, co oznacza termin składający się z pozornie niepasujących do siebie słów jedzenie i design. Food design to jest to, co mamy na talerzu, ale też to, jak wygląda sam ten talerz, jak zaprojektowane jest krzesło, na którym siadamy do tego stołu. To będzie i kompozycja smaku stworzona w wyobraźni szefa kuchni, ale też pojemnik, w którym, czy butelka, w której był olej, którego używał do przygotowania tej potrawy. Kreacja tych dań, które robimy, ona musi być, oprócz tego, że smaczna, musi być przede wszystkim uderzać w oko, musi być piękna. Oko chce swoją część i później żołądek następną. Zawsze było myślenie o tym, jak estetycznie podawać jedzenie, prawda? A teraz to po prostu przybrało taką nazwę i rozwija się bardzo w tym kierunku, bardziej kreatywnym. Polska, jeśli chodzi o kreatywność, radzi sobie coraz śmielej. Na konferencji przedstawiono przykłady naszych rodzimych produktów spożywczych, które są wyjątkowe nie tylko ze względu na to, jak smakują, ale też jak wyglądają. Dzisiaj już polski design coś znaczy. Wcześniej trudno było, będąc w środowisku projektowym gdzieś na świecie, tak naprawdę skojarzyć, jaki jest polski design, czy w ogóle jest. Natomiast dzisiaj wyraźnie widać, że jesteśmy obecni. Jesteśmy obecni i radzimy sobie coraz lepiej, co na konferencji zostało wyraźnie pokazane. Omówiono też proces budowania międzynarodowej marki oraz wyzwania związane ze zdobywaniem zagranicznych rynków. A wszystko to odbyło się w miejscu szczególnym, bo to przecież Mediolan nazywany jest stolicą światowego designu, więc gdzie jak nie tu promować polskie wzornictwo i gdzie jak nie tu mówić o jego szansach na zagranicznych rynkach.